Grzegorz Napieralski i Ryszard Kalisz odwiedzili Polaków pracujących w Londynie. Zapraszam Państwa na krótki reportaż z wizyty liderów SLD w stolicy Wielkiej Brytanii. To właśnie stolica Wielkiej Brytanii była kolejnym etapem na mapie kampanii wyborczej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Londyn jest po Chicago największym polskim miastem na świecie. Mieszka tu około 600 tysięcy Polaków. Dlatego dla Ryszarda Kalisza i Grzegorza Napieralskiego była to jedna z ważniejszych wizyt w trakcie tej kampanii. Ryszard Kalisz był gościem Polskiego Radia Londyn, które jest jedną z największych rozgłośni polonijnych na świecie. W tym czasie Grzegorz Napieralski lądował na lotnisku Heathrow. Z lotniska Grzegorz Napieralski wraz z Anną Grzywacz i Grzegorzem Gruchalskim udał się do polskiego sklepu w zachodniej części Londynu o nazwie Cabanas. Jest to sklep spożywczy prowadzony przez Piotra Fischera, który od 11 lat mieszka w Londynie. Ciekawostką może być to, że wszystkie produkty spożywcze sprowadzane są z Polski. Pan Piotr jest przykładem osoby, który świetnie powodzi się w Londynie. Obsługa sklepu pochodzi również z Polski. My zapytaliśmy, jak panią powodzi się w Londynie. Na pewno lepiej niż w Polsce. Nie ma przyznania. Mam bardzo blisko do pracy, to jest mój głos tutaj w Londynie, bo słyszałam, że ludzie są z bardzo daleka, jeżdżą do pracy. Ja mam bardzo blisko, to jest plus. I sympatycznie, fajna ekipa, super dziewczyny. Bardzo sympatyczny i dobry szef. Zapytaliśmy również Grzegorza Napieralskiego o wrażenia z tego spotkania. Niesamowite, słuchajcie. Najfajniejsza była rozmowa o tym, jak można prowadzić sklep z polskimi produktami w Londynie, Wielkiej Brytanii. I ten sklep się świetnie rozwija i ma wielu klientów, i to jest naprawdę bardzo miłe. Kolejnym etapem podróży była firma stolarsko-budowlana Interfusion, która produkuje meble oraz szyby. Jest to firma prowadzona również przez Polaków. Właścicielem firmy jest pan Andrzej Składanek. Produkowane tu meble trafiają do najlepszych sklepów branżowych na całym świecie. Jednego z pracowników zapytaliśmy o atmosferę, jaka panuje w tej polskiej firmie. Tak jest dobrane to wszystko, cały ten cykl pracy, że na spokojnie, na luzach i z zadowoleniem się pracuje. Dlaczego takie miejsca? Dlatego, żeby zobaczyć, czy Polacy poza granicami naszej ojczyzny dają sobie radę, czy są przedsiębiorczy, czy ten ich zapał do tego, aby osiągać sukces, jest taki sam tu w Wielkiej Brytanii, tak jak i w Polsce. Tu jest i to mnie bardzo cieszy, ale co martwi? Martwi to, że tu łatwiej otworzyć biznes, tu łatwiej otworzyć firmę, tu łatwiej rozmawiać z urzędnikiem, tu łatwiej prowadzi się i ten sklep, który dzisiaj zwiedzałem, i taką dużą firmę, którą mamy okazję teraz zobaczyć. Następnie Grzegorz Napieralski wraz z Ryszardem Kaliszem udał się do polskiej fundacji wspierającej imigrantów. Tu politycy SLD poznali drugą stronę życia Polaków i osób innych narodowości żyjących na wyspach. To ci emigranci, którzy mają problem z adaptacją. Na szczęście są takie osoby jak Marta Sordyl i jej koleżanki, które w najtrudniejszych chwilach takim osobom niosą pomoc. Na tym spotkaniu politycy SLD dowiedzieli się m.in. o różnicach między polskim a brytyjskim systemem polityki społecznej. W Wielkiej Brytanii żłobki i przedszkola są finansowane z budżetu państwa. W szkołach są również specjalni asystenci, którzy pomagają dzieciom z emigracji zaadaptować się w szkołach. Okazuje się, że Polska w materii polityki społecznej jest daleko w tyle za krajami Europy Zachodniej. Ale to akurat jest wina rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Później przewodniczący Napieralski i poseł Kalisz wraz z panią Martą i Urszulą wybrali się do St. Stephen's Children's Center, gdzie były przygotowane specjalne zajęcia dla matek z niemowlętami. Jestem pod wrażeniem bardzo sprawnego systemu opieki społecznej brytyjskiego tutaj w Londynie i dziewczyny, panie z Polski są wspaniałe. No. Widać, jak one są emocjonalnie związane ze swoją pracą, pomocą dla Polaków tutaj z różnymi problemami. Takimi też jak na przykład nieakceptacja sąsiadów Pakistańczyków, no to my musimy to zrozumieć i wyciągnąć też w Polsce z tego wnioski. Co by pan wprowadził z brytyjskiej polityki społecznej do polskiej polityki społecznej? Na przykład na pewno wspieranie organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, które pomagają ludziom. Na pewno wprowadziłbym ten system edukacyjny, który tutaj jest, czyli pomocy rodzicom i małym pociechom, które tutaj chodzą do przedszkola, do specjalnych takich punktów edukacyjnych, gdzie i mama, i tata, i pociecha mogą swobodnie ze sobą, spokojnie mogą ze sobą być, mogą się uczyć, mogą przebywać, mogą się rozwijać. Późnym popołudniem udaliśmy się metrem do biznesowej dzielnicy Londynu.
Tam politycy SLD spotkali się z Pawłem Jodłowskim, szefem firmy usługowej. Jest to firma, która m.in. promowała bank Pekao S.A. na rynku brytyjskim. Tu świetnie sprawdza się stare polskie przysłowie, że Polak potrafi. W granicach godziny 18 odbyło się spotkanie z Polonią mieszkającą w Londynie. Nie zabrakło ciekawych głosów na temat polskiej polityki i problemów Polaków w Anglii. 20 tysięcy młodych Polaków urodziło się tutaj w ubiegłym roku. Prawie. Dokładnie to jest 19 tysięcy kawałkiem, tak? W poprzednich latach troszeczkę mniej. Wyprzedziliśmy już Pakistanki. W Polsce jest, zdaje się, nie. Ujemne wśród naturalnych. Ale tutaj mamy nieodpłatnie szopnia koncepcyjną, które walczą 30 lat w Polsce. Patrzyłam. Edukacja seksualna także jest w szkołach. I mimo, że ciągle jeszcze wskaźniki są tutaj nie najfajniejsze. I na to też chciałam zwrócić uwagę, że Polacy tutaj przyjeżdżając, a nie mając zaplecza pod tytułem wiedza, wpadają w pułapki, które niesie migracja za sobą. Alienacji, środowiska jest mimo wszystko obce. Nie zawsze znają język polski. To, że Pan mówi, że to jest świetna sieć wspierania mieszkańców, owszem. Ale trzeba znać język polski, język angielski, mało tego wiedzieć, gdzie się udać. Spora część nas tutaj mieszkających po prostu tym językiem za dobrze nie władza. Są polskie centrum zdrowia seksualnego, telefon, który mamy takie dyżury. I trafiają do nas różni ludzie, również z testowania. A jeśli chodzi o zakażenia, 2007 rok najwyższe wskaźniki w Polsce, o ile pamiętam, zakażeń i właśnie w związku z emigracją. Tutaj, owszem, można z ulicy pójść i w wielu miejscach, naprawdę bardzo wielu ten wykonać test. W Polsce tylko na HIV i to w kilkunastu miejscach. Ktoś, kto wyjeżdża dzisiaj za granicę, podejmuje świadomą decyzję. Z różnych względów ona jest podejmowana, ale raczej świadoma, tak? Bo nie mam pracy, bo mieszkam w małym miejscu. I to nie jest tak, że nagle się budzę, okej, okay, fajnie, jest miło słońce w świecie, to sobie polecę do Londynu. Nie. Znaczy, to jest przemyślana decyzja. Coś mnie do tego zmusza. Więc jeżeli chcę już tę decyzję podjąć i wyjeżdżam, przygotowuję się do tego wyjazdu, my w Polsce powinniśmy zrobić rzecz następująco. Otóż poinformować Polaka, jeżeli jedzie do jakiegoś miasta, nie tylko do Londynu, co go tam czeka i co może zrobić. Tak, dlatego, że faktycznie to dzisiaj w tej organizacji tam Pani nam mówiły. Znaczy jest tych bardzo dużo różnych miejsc, tylko Polacy o nich nie wiedzą. Bariera językowa jest taka, że nawet nie potrafią to zapytać. I ta pomoc być może nawet jest obok na ulicy, tak? Bo jest to miejsce, ta fundacja, w której byliśmy, to był mały taki domek, tak? W jednej z dzielnic tutaj w Londynie. Tylko już nawet nie wiedzieliśmy, bo jest oczywiście mała, niewielka tabliczka, ale to nie jest jakoś tak rozpropagowane. Oni próbują pocztą pantoflową docierać do Polaków specjalnymi moimi ulotkami, ale to jednak nie jest to. Więc gdyby gdzieś w Polsce była taka rzetelna informacja, całodobowa, jedziesz do Wielkiej Brytanii, jedziesz, nie wiem, do Chicago, lecisz do Stanów Zjednoczonych, Chicago, lecisz, nie wiem, do Australii czy gdzieś, to możesz liczyć na to, jest na to, są takie możliwości, telefony, tak to wygląda. Bo przecież możliwość przyjechania tutaj wielu set tysięcy polskich obywateli wynikła po prostu z tego, że weszliśmy do Unii Europejskiej. Do Unii Europejskiej, gdzie decydującą część tych negocjacji i również możliwość pracy właśnie tu w Zjednoczonym Królestwie przeprowadził rząd lewicowy. Natomiast później jakby politycy przypominają sobie o polskiej emigracji, również tej z ostatnich lat przy okazji wyborów. No bo wiadomo, głosujecie Państwo na kandydatów z poszczególnych list na okręg w Warszawie. To jest może nawet naturalne, bo tak polega, przecież na tym polega działalność polityczna. Ale my tu przyjechaliśmy z przesłaniem, że my uważamy i wespół zresztą z Labour Party, która dzisiaj wprawdzie jest w opozycji, ale jak wiecie Państwo, ma wielu, wielu, wielu przedstawicieli samorządu, między innymi tutaj w Londynie odgrywa bardzo ważną rolę, chcemy po prostu pomóc Polakom. Byliśmy dzisiaj w ośrodku pomocy społecznej, takiej, gdzie rozmawialiśmy z Polkami, które pomagają polskim rodzinom. Okazało się, że jest wiele problemów, które nie są rozwiązywane od lat. Jak na przykład Polacy, którzy tutaj mieszkają młodzi, mają dzieci młode, szkolne, boją się, czy dyplomy zostaną, te świadectwo ukończenia uznane w Polsce. Mamy również te szkołki sobotnie, prowadzone przez różne parafie, czy organizacje pozarządowe. To tym trzeba się zająć, bo to nie jest wielki problem, tylko po prostu nikt o tym nie myśli w Polsce. A my jako ta formacja, która chce być bardzo blisko ludzi,
chcemy po prostu tym się zająć. I powiedzieli zresztą, że dla nas nie ma żadnej różnicy, gdzie kto mieszka. Wartościowy Polak przyczynia się do naszego dobrego rozwoju gospodarczego, czy mieszka w Anglii, w Szkocji, w Argentynie, czy w Polsce. Co tak naprawdę chcemy my, jako Sojusz Lewicy Demokratycznej, zaproponować Polakom mieszkającym w Londynie? Powiedzmy, chcielibyśmy przekonać, że warto głosować na SLD i warto nam zaufać, że chcemy zmienić Polskę, aby ten klimat w Polsce się zmienił tak, aby wrócili do swojej ojczyzny. Przede wszystkim jak rozmawiam się z Polakami, to mówią, że chcieliby łatwiejszego, prostego życia. Tu, kiedy zakładają firmę, jest wszystko proste. Tu, kiedy firma się rozwija, łatwiej im jest załatwić formalności. W Polsce tego nie ma. No, chcieliby też zarabiać tak, jak zarabia się w Londynie, jak zarabia się w całej Wielkiej Brytanii. Chcemy to zmienić i to im dzisiaj obiecaliśmy i o to będziemy walczyć, tak aby Polacy wracali do Polski, bo to ich ojczyzna.